Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Dicey Dungeons. Oj, no i cóż. Po milionach lat męczenia się z robotem i wiedźmą, które kończyło się, jak widzicie, nadal porażką. Powiem wam szczerze, daję sobie spokój z tym i rozpoczynamy dzisiaj coś, co obiecałem sobie, że zrobię kiedy indziej. Otóż rozdziały, inaczej mówiąc, specjalne warianty rozgrywek każdą z postaci. Zaczynając od najprostszego, jakim jest wojownik, bo nie ukrywam, nie mam dzisiaj woli na jakieś tortury, męczarnie i w ogóle, więc tak, wojownik, rozdział drugi bądź trzeci. Rozdział drugi nazywa się Klątwa Chciwości i działa w ten sposób, że po prostu mamy dwa ulepszone toporki bojowe, czyli przedmioty, które w sumie możemy aktywować, żeby zadać obrażenia, razy dwa chyba kostką do piątki max. Albo one są małe, nie pamiętam, chyba... Nie, kostką do piątki jest w innych warunkach, ale mniejsza o to. Tak, są małe. Natomiast druga opcja to jest gorzej niż klątwa, zaczynamy z mchołówką, a na wyższych poziomach tracimy życie zamiast je zyskiwać, jest to cholernie trudne, więc zapraszam bardzo na Klątwę Chciwości. Czas na kolejną odsłonę Dicey Dungeons z naszym małym, dzielnym rycerzem. Przed wami wojownik. Witaj po linii losu, nieźle mi idzie, co? Oj tak, zdecydowanie. Będę dalej taki dzielny, Monster Truck może być mój. Cóż za determinacja, faktycznie możesz mieć rację. Monster Truck może będzie twój. No, chwila, co? No wiesz, może robi wielką różnicę. A nie, może muszę to jeszcze wyjaśnić. Ale przecież idzie mi świetnie, sama mówiłaś. Oczywiście, że mówiłam. I nikt z nas nie ma najmniejszego powodu, by przypuszczać, że mój program nie jest do końca sprawiedliwy. No to czas na kolejną rundę. Okej. A więc tak to się prezentuje. Jak widzicie, dwa toporki i jednak tak, sobie mniejsza, nie... Kostka max 5. Kostka max 5 to chyba było... O, w innym wyzwaniu, ale dobra, mniejsza. Róża i żaba na początku. Szczerze nie lubię bardzo róży, więc zacznijmy od żaby. A ja wracając jeszcze do tego wszystkiego. Druga część wyzwania to klątwa. Zawsze. W każdej rundzie klątwa. Więc... Widzicie, jak to działa. Gdyby nie weszło, w obu przypadkach byśmy wygrali w jedną rundę, to tutaj niestety wlazło i... przez to... otrzymamy 8 obrażeń za jeden zamach, ale poza tym to nie jest tak źle. Rzucamy, to trzeba przerzucić. Klątwa. Czwórka, dziękuję bardzo, wygrane, mamy kurier jeszcze zostawiony na kierunku. No, zwykły wojownik, tylko że właśnie to. I co najważniejsze, dostajemy wszystko z plusikami, więc no. Ciekawe wyzwanie, powiem szczerze. I dobra. A róża. Podatność na ogień, niestety ognia nie mamy. Oraz jedne co to palisandrowa włócznia, zdaje obrażenia, zdobędzie ściernie 2. Tak więc przydałoby się wykończyć dziada... A już w pierwszej rundzie zaredukujemy z czymś takim i z takim. I proszę, klątwa nie weszła, więc udało się. I drugi poziom, więcej HP, dodatkowa kostka, jej. Jeszcze więcej okazji do tego, żeby klątwa nam wszystko zrujnowała. Dobra, dobra. Piętro numer kolejne. Skrzynka z kichaczem. Driada i lepkoręki. Oj, nie lubię lepkorękiego. Bardzo nie lubię lepkorękiego. Ale cóż, trafił się, co to nic nie zrobimy. Dobra, przerzucamy. Przerzucamy. Jeszcze raz. No tak, zaczynamy od tego. Niestety zadziałało. Tutaj niestety nie zadziałało. I nie będę nawet czekał, furia podwójnie. No, na szczęście nie ma żadnych dubli, więc tylko jednego kolca aktywuje, zadając 3 obrażenia, ale no na nieszczęście zadał te 3 obrażenia. Okej, przerzucimy to. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Dobra, to tutaj. Oczywiście zadziałało, tutaj zadziała. Dobra, zadziałało, więc jest dobrze. No i widzicie, tak się tutaj właśnie będzie wszystko toczyło. Więc nie ma co się tym przejmować. I pchnięcie plus wartość kostki plus 1, 2 użycia w tej turze. Super. Potężna rzecz. I do zwykłego działania, i do usuwania klątw. Więc no. Dobra, teraz Driada, nasza
Stara zlewa, która jest odporna na tuciznę. I dobrze. A najpierw rzucimy tutaj kostką. Jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Oczywiście. Jest odporna na tuciznę, więc zacznijmy od tego, ok. Udało się nawet dobrze. W ten sposób zadamy 6, 8. Widzicie, piękna. 14 obrażeń. Dobra. No, tutaj na szczęście nie aktywuję trucizny jeszcze. Dobrze, że nas uderzyła. Teraz tak, 4, 2 i 5. Dwójkę oczywiście podbijamy. Jeszcze raz, bo nie mogę mieć więcej. No. Okej. Okay. Zaczynam od tego. Niestety wlazło. Teraz to, no niestety wlazło, więc tak. Tak. I mimo wszystko. Zwycięstwo. Kolejny poziom. I do wyboru bumerang albo kolczaste tarcze. I jako, że tutaj musimy polegać na zadziałaniu, to bumerang wydaje się być lepszy. Już ulepszony, więc no podwójnie lepszy. Ale przede wszystkim ma jedno znaczące działanie. I proszę, teraz lepko ręki. Ma pierwszy ruch. Korzysta, ukradnij złoto. Bardzo wredny efekt. A potem ucieka. Więc no. Kiepska sprawa. Dobra. Przerzucamy. O nie, 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 tego nie chcę. Nie chcę, powiedziałem. Dobra. Którego by tu zacząć? Tak, okej, okay, zadziałało. Tak. No nie, no, wszystko działa. Jeszcze raz. Dobra, nie zadziałało i teraz 3 obrażenia otrzymamy, ale zadajemy mu 20. Dobra, jakie 20, 12. Ja dzisiaj nie myślę. Dobrze, że ma pożyste. Więc ukradnie nam monetkę. Co mnie o to w tym chodzi? On ma ukraść monetę, a potem zwiać. Okropne. Nie polecam. Ale tak, dobra, przerzucamy ile wlezie. Trzy czwóreczki, piękne, dobra. Jednaczka, nie weszło, tak. Tak, no i pokryliśmy toporem dzieciaka. Wiem, że makabryczne, ale tak. No to nara, mistrzu. Zyskaliśmy nasze monetki. Bo to właśnie jak się go pokona, to się odzyskuje monetę. Dostaje się normalnie za niego. Ale ogólnie wredny i często ucieka. I dobra. Jesteśmy tutaj, kolejna okazja do kupienia apteczka, puklerz i żelazna tarcza plus. Z tych wszystkich opcji najbardziej szczerze preferowałbym żelazną tarczę plus, ale na nasze wyposażenie jest już zapchane innymi przydatnymi rzeczami, więc spasuje. Dobrze, piętro numer kolejny, fajna rzecz. To jest ogólnie mówiąc schemat kopiujący, pozwalający właśnie nam wytworzyć dodatkową sztukę wyposażenia, które już mamy. I w tym podejściu zastępuje coś, jeśli nie mylę, powadła, no w sumie mam ulepszony, no co jak mam ulepszać. A akurat nie kojarzę, podkreślam, nie kojarzę, bo może coś jest, ale nie, nie kojarzę. A może, podkreślam, może. Chodzi właśnie o samo w sobie działanie tego gry. Ale nie kojarzę, żeby było cokolwiek, co właśnie pozwala, jako tako, zadawać obrażenia, czy tak jest, zadawać obrażenia, ulepszać, przepraszam bardzo, z tymi obrażeniami, ja się na pewno plączę dzisiaj, ale tak, ulepszać się więcej niż raz. Naprawdę nie kojarzę, żeby było, może jest, nie będę, nie powiem tak, nie powiem nie, bo najprościej w świecie właśnie nie wiem, ale tak. Łopatka, dobra, bierę łopatkę, nie będę z niej na razie korzystał, może później, więc no. Rozumiecie, no musieli po prostu coś zrobić, żeby nie było pustych plam. Tak już. No. Znacznie ułatwili życie. Więc mogli dać jeszcze więcej skrzynek. Wtedy też byłoby do przesady łatwo. Dobra, zaczynamy od tego. Nie wlazło, no jaka szkoda. Dobra. A teraz dawaj skabienia. Przynajmniej furię nam aktywujesz w tle. Dobra. Dobra. Nie ma czym się martwić, nie ma czym się przejmować. No hard feelings i tak sprawy, dobra. Nie weszło. Więc teraz to. Nie. Idealne. Jak gdybym użył furii, to bym wygrał, a tak to niestety jeszcze jedna runda. Ale trudno się mówi. Zrobienie za 5 obrażeń, jakby to miało mieć jakiekolwiek znaczenie. Na całe szczęście nie ma i teraz jakby myślało co i jak, dobra. Udało się, hura. Zwycięstwo, leczenie do maksa. No, po prostu łatwizna. I tak, z tych wszystkich rzeczy, które tu mamy, najchętniej wziąłbym trzeci topór. Wiem, że może wam się wydać dziwne, ale no, ta trzy topory rozgrywka jest naprawdę dobra.
to porobiłem podwójnie po prostu, więc wiecie, zawsze lepiej to nawet wziąć od bumeranga. To też powinienem zrobić, ale myślałem. A, wlazło. A, wlazło. To już trochę gorzej. Dobra, zaryzykujemy z tym. Nie wlazło, więc super. Powinienem użyć uli, no cóż. Użyję w takim wypadku tutaj. I to też mogę, bo zadam sobie obrażenia, ale... ale nie ma co się tym przejmować, aż tak. Dobra, polce. I tak, tym razem nie będę takim jełopem, jakby wam zazwyczaj, po prostu kliknę koniec tury. I trucizna wykończy robotę za mnie. Bez utrzymywania zbędnych. Dobrze. Dobra. Jabłko. Znowu max HP. Jak na razie idzie dobrze. No i sklepę. Który ma do wyboru szpon, szeroki miecz i śnieżkę. Szczerze, może bym brał szeroki miecz. Jeśli by się ukazało, dajmy na to, że no właśnie bossu będzie odporny na trucie. Dobra, krystalina, nawiedzony słoik. Miejsce wymian i błazen. Kurczę, nie. Ja nie chcę błazna. Zbyt źle mi się kojarzy po moich ostatnich podejściach. Znowu nie wymieniłem nam tego na siekierkę. Coś. Działało? Okej, teraz nie zadziałało, ale to bez znaczenia. I tak udało się osiągnąć, co chciałem. Kury nie mam niestety, ale no. Obrażenia i tak mocne zadane w jednej rundzie. Wydaje się, że tutaj może być sobie dużo kryształów. Całe szczęście stworzyły się chyba najsłabszy z kryształów wszystkich. Ha, zdecydowanie. Najbardziej podstawowy. Najmniej przydatny. Dobra, jedneczka idzie tutaj. Super, czwórka. A, dwójka idzie tutaj, czwórka, super. I teraz piątka. Czwórka. Aj, okej. Nie jest najlepiej, ale niech będzie tak, tak i tak. No niestety, jedno obrażenie. Ale nie ma co płakać, mimo tego, że dostaniemy tutaj kilka tych punktów obrażeń, to raczej przeżyjemy walkę z nią bezproblemowo. Nawet nie będę czekał, po prostu rzucamy byle co i dziękuję bardzo, pa pa. Kryształ, kryształ! Kryształ. Kryształ, no, tak, kryształ. Kryształina po prostu. Mówi po kryształowemu, niestety nie znam tej mowy, więc przykro. Topór bitewny. Nie, nie wiecie co, to będzie mem po prostu, ale muszę. Nawet w ten sposób, żeby tylko więcej czwórków móc generować. Memicznie trochę może to wyglądać, że same topory bojowego, ale tak, na swoich odporne to przycisnę, nawet dobrze zrobiłem w sumie. Nie pamiętam z tego. Okej, to daję jedynkę. A więc jedynek nie potrzebujemy. Przerzucimy po prostu dwójkę, daję piątkę. Okej, trójki dam czwórki, więc nie jest tak źle. Okej. Zaryzykujemy z tym. Oczywiście, że wlazło. A odwróć. Oczywiście nic nie zadziałało. No i smutno to. O, w ogóle ciekawe, co się stanie tutaj. Dwie trójki. A nie najgorsze to było, szczerze. A nieszczęście za to swoik przeżył. Ale tak, dajmy radę. Będzie dobrze. To jeszcze nie te etapy, kiedy będę się kurzał o wszystko, co istnieje. Nie, tutaj będzie dobrze. Wartość kostki plus 1, okej, wartość kostki plus 1. Zadziałało wszystko, więc teraz tak, tak. Tak, dobrze, na 4 topory sobie jakoś radzimy. Dobra. No i teraz największe zło wszechczasów. Błazen. Poziom 4. Niszczyciel przebiegów. Z tą swoją dziwną muzyczką. Ej, ty nasz kosteczkowy koleżka. Przykro mi, stary, teraz już serio czas umierać. Okej. Okej. Odwróć kostkę. Zadziałało. Odwróć kostkę. Nie zadziałało niestety. Tak. Tutaj 2, jak tutaj zrobimy, to będzie zdawało 4, tutaj 6. A nie ma znaczenia, po prostu zróbmy tak. Tak. I spróbujmy, może dostaniemy coś większego. 2 i 1. Mogłem na dwójce zostać. A
Ale i tak, trochę obrażeń zadane. Więc dobrze, teraz tak, pszczyczek, walka, pszczyczek. Gorzej, że walka. Ale tak, mamy 3 topory na rundę. W warunkach nieoptymalnych, więc może dam radę. Okej. Okay. Niedobrze, niedobrze, mam tutaj za dużo... Tak. Dobra. Tak. 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 I powoli będziemy walczyć, jakoś damy radę. A tym razem mierzymy się z drutem, palisandrowym włóczniem i drutem. Niestety jest mocny, może poradzić, ale na szczęście żyjemy. Odwracamy kostkę, odwracamy kostkę. Nie udało się odwrócić, jak to mi przykro. Tak, tak. No i niestety musimy jeszcze trzymać więcej obrażeń. Na szczęście nie giniemy od tego i dobra, udało mi się. Upominasz mi mnie, jak byłem uczestnikiem. Ale nie rób sobie nadziei. Na początku też mi się wydawało, że wszystko idzie dobrze. Okej. Okay. Dobrze, błazenie. Dziękuję bardzo i do wyboru mamy kolejne rzeczy. To jest bezużyteczne, bo... No, nie mam po prostu tarcz. Piracki hak jest duży, przykręcy możemy używać ponownie, więc fajnie, ale nie. I tutaj już wyrzucasz szóstki. Wszystko useless pod nasze buildy, ale wezmę sobie wyrzucanie szóstków. A teraz co tu mamy? Zapuchnięcie kostur. Nic z tego, nasz ostatnia jest zbyt mocna na 4 toporki, żeby jakieś wymiany tego typu robić. 5 toporków. Nie, dobra, to już była przesada. Nie mam tylu kostek, więc... I dobra, zaczynamy od starcia z Krakenem. Zapuchnięcie nie wyszło, no jak mi przykro. Tutaj nawet nie będę się oszczędzał z furią, nienawidzę tylko Krakena, więc tak, tak, tak. I tak. Ile się dał, tyle dostał. Nie, 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 ma czwórkę, nie, nie, nie wierzę. Okej. Samy. I dalej. Zapomniałem, że druga klątwa. Tą rundę jeszcze przeżyłeś. Ale następnej już nie. Nawet jeśli nałożysz milion klątw, nie masz co liczyć po prostu na moją łaskę, Krakenie. Zależy, że jest naprawdę okropny. Z tym względem, dobra, zaryzykujemy z tym. Wlazło, GG, easy, super. Ekspy się zbierają, ale to nie jest istotne, istotne, że pozbyliśmy się Krakena. I teraz tak, czekoladowe ciastko, powtórz następny atak, potężne. Z chęcią to wezmę, ale to nie teraz, coś już na bossa. Głośny ptaki, cowboy. Wszyscy są niebezpieczni, ale najgorszy moim zdaniem jest głośny ptak. Zacznijmy od niego, póki mamy dużo życia. Tak, i sytuacja jest. No niestety się nie udało. Wiem, że coś sobie zrobiłem. Nie wiem, co ja tam robiłem, po co to robiłem, ale. I tak udało się zadać, jak widzicie, 24 obrażenia. To jest tak źle i teraz tak, dubla nie ma, pura. Uniknięcie, no niestety. I osłabienie. I co nam tu osłabisz? Dwie rzeczy, łopatkę. Teraz to bitewny. Dużej różnicy to nie robi. Robi tak, jest klątwa, super, robi tak. Idealnie, po prostu jedno tak, stracimy niestety, drugie tak, tak. Jeszcze żyjesz, ale spokojnie, głębił, zły niedobry, niedługo cię już dopadnę. Niestety ma dubel, więc ucisza. To trochę może skomplikować, jeszcze unika. Wszystko naraz, ale pomijając takie kwestie, co raczej nie jest aż tak źle. Udało się. Tutaj klątwa, okej. Okay. W ten sposób go pokonamy. Dobra. Udało się tylko kosztem 8 punktów zdrowia, więc no w sumie chyba jest dobrze. Tak, kolejne jabłko. Następnego spróbujmy króla szczurów, bo w sumie dziadostwo wielkie też.
pokrój szczurów. Mam odporność na truciznę, okej. Niby nic takiego wielkiego. Ale proszę, to jest problem z nim. Ma dobre rzuty, może nawet aktywować 6 trucizn na rundę. Co rundę. Więc no, pomyślcie sobie dokładnie, jakie to może dawać wyniki. A niestety. Dobra, teraz tak, to tak. Okej, nie jest najgorzej. W sumie mogę spróbować. Jeszcze raz. Okej, dobra. Zostałem przy dwójeczce. W takim wypadku furia. Tak. Jeśli będzie wszystko dobrze, to druga runda będzie jego ostatnią. Ale ja pomyślę sobie, jakby to było pięknie, jeśli jeszcze ciasko się aktywowało i ten toporek za 4 tak trzykrotnie uderza. No nie, to by było po prostu piękne. No na nasze nieszczęście nie jest to jeszcze możliwe. Ciastko, wolę zachować na bossa, chociaż wiem, że mógłbym tutaj go używać, tak, w zwykłych starciach. Ale wydaje się sensowniejsze używać czegoś innego. Dobra, wracamy. Klątwa niestety, więc musimy przerzucać. Tak. No i niestety na farcie minimalnie przeżył. I tak wiem, że mogłem rzucać, a na wolnie ryzykować, pewnie bym dostał jakieś szóstki, które mi nic nie dadzą, czy coś. No. Całe szczęście jego rzuty też są do bani, więc szczurek i osiłka. Sam w sumie pomyślał o tym. Ale no, mimo tego, że właśnie aktywuję te szczury, to nie jest aż tak źle. Okej, klątwa. Nawet już nie czekam na więcej. Proszę, mogę nawet jedynką go dobić. Ale no. Pokonany, super. Teraz został tylko ostatni sklep, potem powielenie czegoś. Toksyczna maść, skopiuj sprzęt, odnów punkty życia. No, nie potrzebujemy niczego, szczerze. Po prostu pokonajmy kowboja i no. I będzie po sprawie. Tę kostkę, klątwa, super. Pięknie idzie. Dobrze. Chociaż trochę tak niepotrzebnie to robił, tak niedobrze. Gdzie ma potencjał do wielkich obrażeń. Okej. Furia. Trzymajcie kciuki, żeby nie dostał 3 szóstek. Chociaż dobra, jeszcze przerzucamy. Dobra, przerzut szóstki mnie uratował. Jej. Super. W końcu pomyślałem, się udało. Większy poziom, super. Kolejna kostka, tym razem 5. Możemy coś zduplikować. Oczywiście zduplikuję topór, bo co innego. Jednak nie będę z tego aż tak korzystał i walczymy z Madison. Chyba jeszcze nie spotkaliśmy tutaj. Osobiście ją znam. I dobra, teraz wracając do tego. Odwróć kostkę na drugą stronę, czy wartość kostki? Odwrócenie kostki bym wyrzucił. I idziemy do Madison. Zaraz zobaczymy, czy już się z nią spotkaliśmy, czy nie. Dobra, jeszcze się nie spotkaliśmy. Hej, jestem Madison. Mam 12 lat i przyszłam doprowadzić cię do porażki. Okej. Okay. Tak, królowa biznesu ciastkowego. Fajna muzyczka. Musimy jednak być ostrożni. Okej. Okay. To nie ma sensu w sumie. Tak, zrobimy tak. I dobra. To przerzucimy? Dobra, nie ma sensu przerzucać. Nie jest to może maksimum, jakie mogę wyciągnąć. Pewnie dało się to lepiej rozegrać, ale proszę, powoli obrażenia zadajemy. Mam 44 życia, ona ma nie najlepsze rzuty. Gorzej, że ma tutaj, jak widzicie, dosyć potężne rzeczy. Ale no, jakoś sobie poradzimy i też ma ciasteczko. Rzuty bardzo dobre, szczerze, w moim odczuciu. Tak zrobić. Okej. Okay. Udało się wyłapać klątwę. Więc nie jest tak źle. Chyba wygramy. Po prostu, mimo tej klątwy, mamy dosyć stabilne podejście. Gorzej, że ma ciastko. No dobra, podpalenie 2 i dobra, że nie 3. Nie jesteś, no. Okej.
zacząć. Wyłapiemy w ten sposób może. Jedynkę przerzucę na trójkę. Ojej. Ciężko będzie, bo byśmy musieli tyle kostek poświęcić. Na to, to daje nam 6 razy 3 za mało. Lepiej chyba będzie normalnie uderzyć, ja jestem lama. Myślałem o tym, żeby użyć fury. Więc straciłem na tym 4 obrażenia. Ale nie ma to znaczenia i tak wielkiego, bo GG, po prostu wygraliśmy. Oj, super, super jest. Cóż, powtórka z rozrywki? Robiliśmy to już innym razem, ale spróbujmy jeszcze raz. Zaraz się przekonamy, czy tym razem wynik będzie inny. Dobra, kręć kołem. No oczywiście wygramy, o jednak nie. No kto by pomyślał? Oj, no nie, przykro mi. Może spróbujesz jeszcze z 5 albo 10 razy. Tak. I przy okazji mam achievementy. Wyzwanie ukończone. Ukłonnej bossa 4 ma więcej toporami bitewnymi. Powiem wam szczerze, nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się tego, naprawdę. Ale jestem dumny z siebie, że to zrobiłem. No i dobra. Ukończył rozdział zatytułowany Klan Twa Chciwości. Więc jej, piękna rzecz. Pierwsze to chyba to jest za tamto. Za te topory całe czy coś. I mamy tutaj informację o Rohateńcu. Ulubione jedzenie? Lody z wody. O, ho, ho, ho. Co lubisz? Tkactwo. Czego nie lubisz? Nieuchronność śmierci. Dlaczego wszedłeś do lochów? Wszedłeś? Nieprawidłowo byłoby. Weszłeś? Ale dobra, mniejsza, ja się nie znam na polonistyce i języku polskim. No więc dlaczego jesteś w lochach? Aby słuchać echa swojego podziemnego głosu. I pokonaj rywala w swojej pierwszej turze? To też zaliczyłem chyba. Mamy tutaj łobuza. Hobby. Rzucanie kamieniami. Czego się boisz? Uciekania przed kamieniami. Dlaczego wlazłeś do lochów? Nieograniczony zapas kamieni. No, jak widzicie, ambitny gościu. Naprawdę ma porządny powód. 10 na 10, polecam. Ale tak, mniejsza z tym, nie będziemy tak tutaj marudzić i nudzić. Super, udało się, hura. Nadal nie wierzę, że ja zrobiłem to z tymi toporami i że gra to przewidziała. Ale dobra. Super, udało się, dziękuję bardzo. I tak, no w następnym epizodzie szczerze nie wiem, za co się zabierzemy. Jeśli chcecie, możecie coś podsugerować. Przy czym bardziej to sugerować postać niż wyzwanie. Wyzwania sam zawsze wybieram. No tak, można spróbować robota ponownie, wiedźmy ponownie. Przecież są to, jak mówię, takie trochę męczące dla mnie rzeczy, ale tak, jak trzeba, to trzeba, wcześniej czy później. Możemy spróbować ponownie złodziejem, czy jak ja wolę go zwać, od kiedy zobaczymy śląską wersję, kradziokiem. To jest naprawdę przyjemną postacią chyba na wszystkich swoich wyzwaniach. No i wynalazca. Postać, która jest równie nieprzewidywalna co robot albo wiedźma, a jednocześnie bardzo przyjemna do grania, jeśli się już nad nim zapanuje. Ale dobra, ja tu nie będę więcej barudził, więc jeśli ktoś chce, to wyrażajcie swoją opinię, ja z chęcią skorzystam. A to na razie tyle, więc dziękuję bardzo, trzymajcie się, no i hej, hej!